W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji MCMXC. Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. MCMXC oznacza rok 1990. Teraz od tego roku odejmiemy rok 1533. Zrobimy to sposobem pisemnym. 1990 odjąć 1533. Od zera nie odejmiemy liczby 3. Pożyczamy zatem jedną dziesiątkę stąd. Zamiast 9 dziesiątek będzie 8 dziesiątek, a zamiast 0 będzie tutaj liczba 10. 10 odjąć 3 to 7. 8 odjąć 3 to 5. 9 odjąć 5 to 4. 1 odjąć 1 to 0. Zera nie zapisujemy. Otrzymaliśmy 457. Oznacza to, że poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A po 457 latach. Jeżeli chcesz przypomnieć sobie wiadomości o systemie rzymskim, obejrzyj playlistę o tym temacie. Zapraszam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału. Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km, zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Dokończy zdanie: Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe i mamy wybrać tutaj jedną z czterech odpowiedzi. Wróćmy do treści zadania. Wiemy, że samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, który miał 150 km długości, ten samochód zużył dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Połowa z 27 litrów to 13,5 litra. Oznacza to, że na 150 km samochód zużył 13,5 litra benzyny. Wiemy, że średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Możemy w łatwy sposób obliczyć, ile benzyny samochód zużył pokonując 300 km. 300 km to dwa razy więcej niż 150 km. Samochód zużył zatem dwa razy więcej litrów benzyny. 13,5 litra razy 2 to 27 litrów. My chcemy się dowiedzieć, jakie było średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km trasy. Zauważ, że 100 km to 3 razy mniej niż 300 km. Na 300 km ten samochód zużył 27 litrów benzyny. Na 100 km ten samochód zużyje zatem 3 razy mniej litrów benzyny. 27 litrów podzielić przez 3 to 9 litrów. Mamy naszą odpowiedź. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B: 9 litrów. Zapraszam cię do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania oraz do odwiedzenia strony pistacja TV. Tam znajdziesz więcej zadań z treścią W zadaniu szóstym dania są dwie liczby. A wynosi 8 do potęgi 5, a b 4 do potęgi 5. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo f, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie brzmi następująco: iloczyn A razy b jest równy 32 do potęgi 10. Oznaczę to zdanie numerem pierwszym. I zweryfikuję jego prawdziwość w tym miejscu. Skoro mowa o iloczynie a razy b, to zapisuję ten iloczyn a razy b. a to 8 do potęgi 5, a b to 4 do potęgi 5. Mamy zatem 8 do potęgi 5 razy 4 do potęgi 5. Zwracamy uwagę na to, że wykładniki są identyczne. Takie mnożenie możemy zapisać w postaci jednej potęgi, której podstawą będzie iloczyn tych dwóch podstaw. Zapisujemy zatem 8 razy 4, to umieszczamy w nawiasie i ten nawias podnosimy do potęgi 5, bo tutaj wykładnikami jest liczba 5. 8 razy 4 to 32. Otrzymujemy 32 do potęgi 5. Widzimy zatem, że ten iloczyn nie wynosi 32 do potęgi 10. Pierwsze zdanie jest zatem fałszywe. Teraz zbadamy prawdziwość drugiego zdania. W drugim zdaniu mamy iloraz liczb A oraz B. A to 8 do potęgi 5. B to 4 do potęgi 5. Zauważ, że mamy tutaj iloraz potęg o takich samych wykładnikach. Co zatem możemy zrobić? Możemy to zapisać w postaci jednej potęgi, której podstawą będzie iloraz tych dwóch podstaw. Zapisujemy zatem 8 czwartych i ten ułamek podnosimy do potęgi piątej. 8 czwartych to inaczej 8 podzielić przez 4, czyli 2. Otrzymujemy 2 do potęgi piątej. Widzimy, że tutaj mamy takie zdanie iloraz oraz ab jest równe 2 do potęgi 5. Co to oznacza? Drugie zdanie jest prawdziwe. Jeżeli chcesz sobie przypomnieć własności działania na potęgach, to obejrzyj playlistę o potęgach.